Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie, Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz. Który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie, udziel nam swojego ducha, panie byśmy. Twoje słowo rozumieli. Niech Ono pomoże nam żyć, prowadź nas Duchu Święty, w rozważaniu tego Słowa i prowadź nas w życiu, abyśmy mogli tę naukę, jaką otrzymujemy dzisiaj zabrać, zachować w naszych sercach. Prawda o przyjściu Jezusa na końcu czasów nie jest po to, żebyśmy się jej obawiali. Chociaż czasem tak jest, kiedy zbliża się jakaś właśnie okazja, przełom wieków, albo jakaś kompilacja cyfr, wtedy właśnie pojawiają się takie osoby, które mówią o tym: koniec świata jest bliski. I najczęściej jest tak, że tak mi się wydaje, że rodzi to lęk, przerażenie. A Jezus nie chce, żebyśmy się bali. Prawda o końcu czasów jest. Ważna dla nas, żebyśmy byli na nią gotowi. Święty Mateusz w swojej Ewangelii mówi, że Jezus nieustannie przychodzi. Nie tylko ten jeden raz, ale każde pokolenie jest czasem Jego przychodzenia. Więc ta gotowość jest tym bardziej potrzebna, tym ważniejsza z naszej strony. Najlepszym sposobem na to, żeby być gotowym na to spotkanie z Jezusem, jest dobre życie. Jest życie, które podoba się Bogu, które jest wypełnieniem Jego zamysłów. Życie, które przynosi Bogu chwałę. I właśnie o tym dzisiaj słyszymy kilka takich pouczeń. Z pewnością nie dostrzegłem wszystkich, ale chcę się z Wami podzielić tym, co zauważyłem. Przede wszystkim to pierwsze. Z Księgi Mądrości, fragment, który dzisiaj słyszeliśmy, podkreśla bardzo mocno, że Bóg kocha życie, że jest władcą, Panem, jest Bogiem mocnym, ale który nie okazuje swojej mocy przez to, że niszczy. Tak się czasem zdarza: ktoś okazuje swoją władzę, swoją siłę niemądrze, bezmyślnie, wyżywając się na innych. Na słabszych, na dzieciach na przykład. To jest, to jest bezmyślne, to jest głupie. Bóg, który jest władcą, kocha życie. O, to wszystko wyszło z Jego ręki, świat, ludzie przede wszystkim, korona Jego stworzenia, ale także przyroda. Kiedy to Słowo przychodzi w liturgii, to rzeczywiście y, można jakby tak. Przejść, można pozwolić sobie na takie wspomnienia tych miejsc, w których czuliśmy się ogromnie poruszeni. Na przykład kiedy jeśli ktoś lubi góry albo wodę, jeziora, morze, to ten bezkres, ten ogrom wyszedł z ręki Boga, jest dobry, został powierzony w nasze ręce, piękne rośliny czy ptaki, niesamowita. Różnorodność, piękno tego, co wyszło z Bożej ręki. Nie ma niczego w nienawiści, niczym się nie brzydzi, co uczynił, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Może komuś z nas czasem towarzyszą takie trudne uczucia, albo takie, taki lęk, obawa, że może. Pan Bóg ma jednak obrzydzenie wobec mnie, wobec mojego życia, wobec moich nieudanych prób. To słowo mówi bardzo mocno, że tak nie jest. Bóg cieszy się każdym z nas, Bóg kocha każdego z nas. Ale mamy też to ważne słowo: jak Bóg podchodzi do tych momentów, w których ukazuje się, czy dochodzi do głosu nasza słabość. Znamy na pewno takie powiedzenie, że ktoś przymyka oko na coś, że tak jakby nie widział tak przechodzi. Nie, nie powinien ktoś przejść, ale niech idzie. Z tymczasem słyszymy tutaj nie tyle taką akceptację, taką zgodę. Ale słyszymy o tym, że Bóg nie patrzy, bo czeka na to, że dojdzie do refleksji, do opamiętania. Nieznacznie karzysz upadających, strofujesz. Przypominając, w czym grzeszą, by wyzbyć się złości, w Ciebie, Panie, uwierzy, a wcześniej. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujące życie. Bóg jest cierpliwy. Bóg objawia swoją miłość i swoją moc przez miłosierdzie miłości i miłosierdzie jak często te słowa przypominamy sobie słyszymy tutaj w tym miejscu modlimy się nim więc ważna prawda którą przypomina nam dzisiaj bóg przez autora księgi mądrości że jest bogiem który kocha życie bogiem mocnym bogiem który broni życia bogiem który zawsze po stronie życia staje jakie to ważne żebyśmy o tym pamiętali bo tak myślę, że przede wszystkim z, doświadczamy jakiegoś zawirowania wokół sensu życia, tego co, co jakby może istnieć a tego co nie, jaki sens ma życie, które jest obarczone chorobą, może jakimś upośledzeniem. Prawo. To jest dramat, broni nie, te, nie tego słabego życia, ale takiego prawa, żeby to życie nie istniało, żeby można je było zabić, żeby można było tak słabe życie zamordować. Nic, co żyje, nie powstało bez Bożego udziału w tym. Bóg kocha życie. Odczytałem w tym takie upomnienie, takie pytanie, które Bóg nam dzisiaj stawia. Czy umiem tak cenić życie? Czy umiem tak cenić osoby, które pojawiają się wokół mnie na mojej drodze życia? Może to są osoby bliskie, ktoś w mojej rodzinie, małżonek, dzieci, rodzice, i to wspólne życie sprawia trudności, niesie ze sobą czy łączy się z ciężarem, który. Trudno jest dźwigać. Może czasem mamy tego serdecznie dość. Druga myśl, która mi towarzyszyła, czytając to słowo, a może jeszcze także przy Ewangelii, to czy nie skreślam kogoś, czy nie uznaję kogoś za, za, kogo, za osobę, która jest zbędna, która nic nie znaczy. Trochę nam miesza w głowie taka mentalność świata, która. Organizuje rozmaite konkursy na kogoś, kto jest najpiękniejszy, naj, w różnych dziedzinach, najbardziej obznajomiony z jakąś wiedzą, a wszyscy inni są przegranymi. Bóg tak nie patrzy i ważne, żebyśmy się od tego naj, naj albo takiego upodobniania się do wzorców, jakie są nam proponowane, pokazywane, że to jest piękne, wszystko co się w tej Y, Jakiej strukturze, w tej mierze, w tym ideale nie mieści. Teraz akurat, nie wiem, może nie jestem na bieżąco, tak mocno się y, na szczupłość kładzie akcent. No więc ktoś, kto się w tej szczupłości nie mieści, to właściwie nie ma prawa żyć, nie powinno go być na świecie. Absolutnie w to nie wierzę. Y, chore to jest, to jest takie szukanie czegoś poza, poza tą prawdą, o której słyszymy. Bóg jest władcą, który miłuje życie. W Ewangelii ta prawda o Bogu, który ratuje życie, jest ubrana nie tyle w taką mądrość powszechną, ale właśnie w konkretną historię. Może przyzwyczajeni jesteśmy do tego opowiadania do Zacheusza. Wiemy, że dobrze się to wszystko skończyło że podzielił się, że jego, yy, że jego serce, reakcja na odwiedziny Jezusa była właśnie hojna, była taka wielkoduszna, ale gdybyśmy tak czytali uważnie, to mamy jakby dwa obrazy tego człowieka. Jezus przychodzi do Jerycha i Łukasz nam opowiada, żeby właśnie przybliżyć, kto to jest Zacheusz. No to przypomina jego imię. Ma imię bardzo piękne. To imię oznacza sprawiedliwy. Jest zwierzchnikiem celników, bardzo zamożnym człowiekiem. To słyszymy taki język, którym posługuje się święty Łukasz. Troszkę nam to przybliża Zacheusza. Zamożny człowiek, człowiek, który ma jakąś wyeksponowaną, taką. Funkcję, której mu inni zazdroszczą. Ale właśnie za tymi słowami zwierzchnik celników, bardzo bogaty, w uszach części słuchaczy kryły się inne imiona. Że to jest zdzierca, że to jest właśnie grzesznik. Słyszymy potem o tym, że właśnie otoczenie, które widzi, że Jezus wybiera jego dom, komentuje to mocno i ostro. Do grzesznika poszedł w gościnę. Myślę, że zgrzytały tam zęby, kiedy, kiedy mówiono, wypowiadano. te To nie jest imię Zacheusza, ale tamtego imienia już nikt nie wypowiadał. On jakby nie zasługiwał na to imię. Nie powinien mieć takiego imienia. Powinien mieć imię i nazwisko i wszystko w tym jednym. Grzesznik, celnik, złodziej, bogacz. Wszystko jak najbardziej negatywne. Jezus przychodzi do tego miasta i zna tego człowieka po imieniu. Zauważył go. Zauważył nie tylko miejsce, tą sykomorę, na którą się wspiął, ale także pamięta jego imię. Wie, dlaczego się tam znalazł. A my o tym dowiadujemy się od Łukasza. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Ale nie mógł, bo był niski. Więc pobiegł. Naprzód wspiął się na drzewo i czekał, aż Jezus będzie tamtędy przechodził. Miał dobrą intuicję, dobrą wiedzę. Dobrze, że poszedł w tamtą stronę. Spotkał Jezusa i to zmieniło jego życie. Jezus nie patrzy na niego tak jak otoczenie. Przypomina jego imię. Przypomina, że jego imię to nie jest grzesznik, to nie jest złodziej, że jego imię to jest sprawiedliwy. Zejdź prędko. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Czyni to chętnie. Nie spodziewał się tego. Jest zaskoczony, że Jezus wybierze jego dom. Otwiera szeroko drzwi. Przyjmuje Jezusa i dzieli się tym, co ma. Nie wiem, czy kogokolwiek z nas zastanowiło, dlaczego Zacheusz postępuje w taki sposób. Dlaczego rozdaje pieniądze? Jeszcze to. Wynagrodzenie, krzywdy, którą komuś wyrządził, no to, to jest sprawiedliwe. To tak należy postąpić. To jest, to jest właściwe, ale rozdawać połowę majątku, coś tym jest nielogicznego. Zbierał, żeby rozdawać. Znalazłem taką odpowiedź, że Zachołusz wreszcie odnalazł to, czego szukał, zbierając te pieniądze. Chciał coś znaczyć, chciał być ważny. Chciał, żeby go ludzie szanowali, jeśli go nie szanują, to przynajmniej, żeby, się, żeby mu zazdrości, przynajmniej tak, żeby był wyżej od innych. Ale kiedy Jezus odwiedza jego dom, kiedy mówi o nim na koniec, że jest synem Abrahama, że on, Jezus przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło z domu Ojca, to właśnie jest to, czego najbardziej mu brakowało, czego szukał. Całym sercem, może nawet nieświadomie, nigdy nie pomyślał o tym, że marzy o Bogu, że marzy o tym, żeby znowu być Jego dzieckiem. Może nikt Mu tego nie pokazał. Woleli zatrzymywać się przy tym, że jest grzesznikiem, złodziejem, i tak dalej. Jezus pokazuje nam troskę Ojca. Który udaje się do Jerycha, mówią tak jak Zegeci, że Jezus tylko po to tam poszedł, żeby go odnaleźć, żeby właśnie wrócił do domu Ojca, że to jest centrum tego wydarzenia. Jerycho jest na uboczu, to ważne miejsce, ale między północą, między Galileą a Jerozolimą ono się nie znajduje po drodze, trzeba nadłożyć drogi. Jezus tam idzie. Bo tam mieszka Zacheusz nadszedł czas, żeby wrócił do domu Ojca. Szukałem też dobrej nowiny w drugim czytaniu z listu do Tesaloniczan, świętego Pawła z drugiego listu. I znalazłem tutaj takie słowo, które mówi o tym, że Bóg pragnie, aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w nim za łaską Boga naszego? Co ma być przewodnikiem w naszym życiu? Znamy te odpowiedzi. Święci mówią o tym w tych dniach, kiedy modliliśmy się tutaj za dusze cierpiące w czyśćcu. Jedno z tych świadectw, które zapisała święta siostra Faustyna, mówi: Najważniejsze jest wypełnić wolę Bożą. O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile wypełniłyśmy wolę Bożą. Co piękna odpowiedź. Może nas mobilizować właśnie w naszym życiu. Tego warto szukać, za tym iść, to wybierać, o to prosić, o to się modlić. A to słowo dzisiaj pokazuje nam taką drogę, żyj tak, żeby uwielbić Boga, żeby sprawić radość Ojcu, żeby. Twoje życie, Twoja modlitwa, może też przyjmowane cierpienie, jakieś ograniczenia, które niesiesz, walki, które toczysz. Żyj tak, żeby to cieszyło Ojca, żeby Mu sprawiało radość, żeby Mu przynosiło chwałę. Tak bardzo jesteśmy kuszeni do tego, żeby zajmować się własną chwałą, żeby się spełnić w życiu. Żeby się rozwinąć, żeby został po nas jakiś ślad, chociażby w formie jakiejś jednej książki napisanej. Żeby coś po mnie było. Piękny ślad zostawiamy, kiedy, kiedy właśnie żyjemy tak na chwałę Ojca, aby imię Jezusa zostało uwielbione w nas i w Nim. Sunął mi się taki obraz, którym chcę zakończyć te homilię. Nie wiem, czy wszyscy są miłośnikami muzyki, w ogóle sztuki, ale często się zdarza tak, że ktoś ma taką ulubioną formę. Na przykład lubi duety. Jak dwie, albo trio. Jak, trzech, trzy osoby, jak śpiewają. A cappella, czyli bez instrumentów. To jest najpiękniejsza muzyka. Ktoś inny. Lubi muzykę szarpanu, taką, żeby właśnie była gitara, bas do tego, perkusja. To szanty się świetnie śpiewa właśnie z takim, z takim akompaniamentem. No ktoś inny w ogóle tych rzeczy nie, ale muzyka klasyczna, tak, żeby było pełne instrumentarium. Kocha filharmonię. To jest najpiękniejsza muzyka. Mówię o gustach w tej chwili. I może się czasem tak zdarzyć, że właśnie patrzymy na życie w ten sposób. Istnieje tylko jazz. Istnieje tylko symfonia. Nic innego się nie liczy. Wszystko inne jest do niczego. Nie ma znaczenia. Właśnie używam tego obrazu, żeby pokazać, że inni są niepotrzebni. Szarpi druty do niczego. Ci bębniarze nic. Nie, niech nie przeszkadzają. Mogliby nie istnieć na świecie. A Pan Bóg jest, ma taką wyobraźnię, ma taką, y, taki polot, że nie tylko jest tam pełna orkiestra i z wszystkimi instrumentami nie tylko jest tam y, chór, który śpiewa nie tylko jest tam taniec ale jeszcze po, po całym tym amfiteatrze jakim jest świat. Jeszcze latają rozmaite y, stworzenia, ptaki, owady, i tak dalej. Nie skreślajmy nikogo. Każdy, kto żyje, żyje dlatego, że Bóg tego chce. Może tam być trudno zobaczyć korzyści dla nas, ale dla tej, dla tej wielkiej sztuki, dla tego wielkiego wydarzenia. To nie jest przedstawienie, to nie coś sztucznego, ale, ale właśnie wydarzenie, które przynosi Bogu chwałę. Każdy jest potrzebny, każdy ma swoją rolę, z uśmiechem, z jakimś yy, wzywaniem pomocy, i tak dalej. Każdy ma swoje miejsce. Chciałbym was dzisiaj zaprosić do dwóch rzeczy. Jedna, to żebyśmy podziękowali Panu Bogu za dar życia yy, tych wszystkich ludzi, których. Kochamy, których cenimy, cieszymy się nimi. Yy, uwielbiajmy Boga za to, że są. Może yy, znajdzie się w tym też miejsce na to, żeby uwielbiać Boga za moje życie. Uwielbiajmy za tych, którzy zostali odnalezieni. Inni już na nich robili znak krzyża, nie z tym już koniec. On już jest skreślony. Nic z Niego nie będzie. A jednak Pan Bóg od ocalił, odnalazł. Myślę, że może stanowimy tutaj taką wspólnotę tych odnalezionych, uratowanych, właśnie, może w oczach innych już nie nadających się do niczego. Dziękujmy za to. A druga propozycja, zachęta, tak samo na tę modlitwę, to zachęta, żeby szczególnie modlić się do Boga za tych, za których nie umiemy podziękować. Jedna z intencji na początku modlitwy różańcowej. Dzisiaj tej koronki do siedmiu ran, którą odmawialiśmy, to była modlitwa, prośba o miłość do ludzi. Może właśnie tej łaski potrzebujemy i w naszej rodzinie, i we wspólnotach, w których jesteśmy, i w miejscu naszej pracy, naszej ojczyźnie, w świecie. Jesteśmy potrzebni jako świadkowie, którzy są życzliwi to podstawowa forma yy, miłości. Prosić o miłość do ludzi, zwłaszcza do tych, których mamy na co dzień, których spotykamy. Może się jeszcze nie cieszymy na ich widok, ale pewnie tam jakieś nuty w tym wydarzeniu nosi ta osoba nosi przynajmniej bębny, trzyma jakieś nuty. Jest potrzebna. Ten, kto żyje, jest potrzebny. Amen.